dzisiaj ten jeden z piękniejszych dni, jesiennych dni, gdzie jedziemy na poszukiwania. Będziemy chodzić na zgodę kolegi Janka, który ma niesamowicie ciekawe tereny. Piękna niedziela się zapowiada. Nawet nam nie przeszkadzało to, że musimy wcześniej rano wstać, ruszyć dupkę z łóżka. Piękna pogoda, więc chce się wstawać, ruszamy na poszukiwania. Poszukiwania to prawdziwa pasja. Dla niej nie ma przeszkód. Wszyscy mówią, że tu był główny most. Tam z drugiej strony już niektórzy, co pobłądzili, widzą, że tam było bardzo duże gospodarstwo. W tej chwili już jest sprzedane. Tam będzie wykorzystane prawdopodobnie na stanowisko dla kajakarzy i tak dalej. Tu był główny most i tu podobno była główna wieś Trzcin. Tu się zaczynała. W tej chwili wiadomo, tu już nic nie ma, a Trzcin jest tam wyżej. Pierwszy sygnał oczywiście zawsze nagrywam. Jest to zniesiona kulka muszkietowa. Co to jest? A cholera wie. Wycieraczka. Wycieraczka jakaś. Nie. To nie jest wycieraczka. Ale to coś tu jakieś tu są te... Niby wycieraczka, ale od czego? A jo, ty taka mała tu. Jo, ty jakieś. Ukochana znalazła jakiś element stalowy. Ale nie wiem, od czego to jest. Trudno powiedzieć. A w takim miejscu może być wszystko. Przejście, pomost, stary młyn, dworek. Ciężkie. Ciężkie. A ja mam to. Zobacz. Alaminiową monetę, ale jaka zniszczoną. Ale to jest PRL chyba, nie? No PRL. 50 groszy albo. Może ja się bez proponitera nie mogę odnaleźć. A gdzie masz proponitera? To ci dałam. Niech się uczy. Niech się uczy, tak jest. Myk, myk, działamy dalej. Działamy dalej, proszę. A tu taka blaszka wyskoczyła, dziwna. Ciężko mi jest powiedzieć, co to. Jeżeli wiecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. Tak wygląda jedna strona, a tak wygląda druga. A tam Ewelina coś znalazła. Mini śrubeczkę. Śrubeczkę. Tak, do kolczycha, do ucha. Tak. Skitraj do torby. Pyk, jest znalezisko. Złomu przyrasta. Tak. Bo fantów na razie zero. Na razie zero. U mnie tak. Chyba boratynka jedna. Współczesne 5 złotówki, jakiś guziczek. 2 PRL-a. Janusz trafił depozyt tak. Współczesnych. Piątka. Dokładnie. I złotówka. Zobacz, kochanie. Jak na plaży. Sypało się jakimś gospodarzowi. Tak, w jednym miejscu. W drugim miejscu PRL-ki. A to? To było trzecie miejsce, nie? Guzik. Chyba boratynka, chyba co zjechana. No, boratynka. Tak to chyba wygląda. No, no i pięknie. Na grilla będzie. Na grilla będzie. Equinox robi robotę. Daj radę. I w końcu coś poważniejszego. Jednogroszóweczka z 1933 roku. Te monetki z okresu międzywojennego naprawdę mają swój urok. Są naprawdę prześliczne. Tu duży, to i znalezisko musi być duże. Odważnik. Odwagi? Czy to granat? Odwagi. A nie, jest tutaj sygnatura 1 kg, czyli co tam jest tak. Napisane, nie? Najpierw wycieraczki, a teraz odważnik. Zbrajamy się w ważne, potrzebne rzeczy. No to pół kilograma. Pół kilograma. To, ale to ciężkie na pół kilograma. Mógłbym środkę wyciągnąć. Przede wszystkim zapomniałem wam powiedzieć nowinę. Ewelinka kupiła sobie nowy pojazd, który posłuży nam na poszukiwania. Zobaczcie sami i ocencie, czy to był dobry zakup. Siadaj! Tylko to jest co? Zadbałaś o komfort jazdy, ale co? Jednej osoby dla siebie. A gdzie ja tam? Z tyłu? Mieścisz się tu obok, tylko głowa mi się nie mieści. Tak, trochę zarwany, ale podreperujemy i będzie git. Dead. T75M. Odpalaj! Kurde, czy się rozleci po drodze, trzeba go najpierw do mechanika oddać. Nie, no dobrze wygląda. Fajnie, nie? Mhm. Bierzemy w ciemno, czy targujemy się? Targujemy.
miało być stan idealny. Tak mało wiele. Gdzieś na polu taki, taki element znalazłam. Gąsienicy? No, kawałek, pamiętasz? Sprężyny, zobacz jakie sprężyny, od długopisa. Tak. Bierzemy. Bierzemy. Zobacz, czy drzwi sprawne jeszcze. No na ten, na trytytkę. Na trytytkę. A zobacz, jaki skromny zbiornik na paliwo. Czy to? Tak. Skromny. Skromny. Przy tych cenach paliwa to można było zbankrutować, to pewnie z 50 litrów jak nie więcej na godzinę pali. Może lepiej konia weźmy. Ale zobacz, byłoby gdzie wykrywacze kłaść, przerobić tył. Chyba niedawno jeszcze był jeżdżony. Niedawno, parę lat temu. A zajrzymy jeszcze do środka. Prawie wszystko sprawne. Chodź teraz do Kunio. Może zamiast tego pojazdu, może zainwestujemy w konia, w cykl. Dziewczyny by się cieszyły. Cześć, śliczny. Cześć, Saba. Będą tutaj fanty, znajdziemy jakieś skarby, monety, jak myślisz? Machnij głową, jeżeli tak. Coś nie potwierdził. Nie chcę się wtrącać. Pochwal się, pochwal się. Po to zawsze masz szczęście. Nic Łaziory specjalnego. Nocne, odkrywca, proszę bardzo, odkrywca. Firmowa moneciarka. Tak, musi być. Już parę lat mi towarzyszy i teraz tak, jakieś okucie od księgi. A, no to ładnie. Jakieś zdobienie widać, nie? Mhm. Guziczek taki, no... Zniszczony, bo zniszczony. Ale jest. 5 fenoli. Duże te 5 fenoli. No właśnie takie, to jest 1800 a, coś, nie? Czy 3? Nie, piątka widać, tak. Chyba jakiś coś mi PRL-em podpada. Łabędy, jakaś wpinka. I tu od tego guzika taka resztka, także no nic specjalnego, ale działamy dalej, nie? Działamy dalej. Ukochana weszła na pole i zaskakuje. Zobaczcie co trafiła. Już się doczekać nie mogłam, kiedy ci pokażę. Krzyżyk, piękny krzyżyk. 18, 19 wiek. Ciekawy wzór. Nie czyściłam go nawet, od razu go schowałam do tego. Krzyżyki to mają swój urok, nie? A może i starszy nawet. Śliczny. Stara osada była, czyli też i kręcili się tu ludzie. A to są pozostałości właśnie po tych ludziach, po krzyżykach. Organizator zlotu chwali się swoimi silver groszek. Wytop jakiś, guziczek. Tu coś ozdobnego. No i srebrny grosz. Wytarty, ale czytelny, nie? Tak jest. Także gratuluję. Dzięki. A tym razem monetka. I coś tam widać nawet. No nawet coś widać. Coś widać. Czekaj. Metoda na czyszczenie. Buchnięcie, huchnięcie i potarcie. Coś tam jest, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy. To będzie tak zwana boratynka. Spójrz, ja mam też takie cienkie sreberko. Z boku obok twojego leżało. Jest jakiś solidek, natomiast trzeba to przeczyścić, dopiero się zobaczy co to jest. Także jeden do jednego. Prawda. Szukamy dalej. I jest kolejna monetka u Ewelinki. Też boratynka, co? Albo jakiś solidek, nie, to nie. To będzie srebro. Weź. No? Gadaj. No mówię ci uważnie, zobacz, przebija. To chyba nie ten. Nie wyczyścimy, pokaż. Nie, to jest... To jest srebrna moneta, tylko słabo czytelna. O, tu widać teraz lepiej. Nie, no to jest... Czekaj. Jakiś solidek jest, wiesz? Pokazuj. Zobacz! Pst,
Teraz pięknie, ładnie widać. Pospa, wygląda ta monetka tak, jakiś solidek srebrny, ale ciężko od ręki powiedzieć, co to jest. Zobacz. Gratuluję, szczęścia rod. Dziękuję. Chyba na tego deta nam starczy. Chyba starczy. Czy nie? Czy trzeba złom jeszcze zbierać? Tego deta na złom oddam. Na zasadzie pochwalę się, co znalazłam. Tak, to jest moje, nie? Tak. To co to jest? To niemieckie. To są srebrne monety, gdzieś lata 1600 któreś. Ja? Srebrne. Koniec świata. Wyczyścimy w domu. To czemu nie znalazłeś? Nie przeklinaj! Złom. A co to? To normalne. A co to? My ci ustawiliśmy na złom, żebyś no, roboty za nas robił. Nie, Golden Mask dobrze robi robotę. Nie. Zobaczysz, wyjdziesz parę razy z nami, to... Czekaj, teraz co pokazuje tutaj masz? 60 czy tam 4, dobra. Ja mam takiego guziczka, zobacz. Z kapeluszkiem, a ty? Jak moneta, już mi serce zabiło. No jak moneta, większy. Pyk. Pyk. Ale ty jaki masz ciekawy. No ciekawy. Ja mam guzią, a ty masz arsenowe. A patrz, ja mam tu coś jeszcze. No, to jest tak zwane arsenowe, dwa różne guziki. Moneta! Ale jak pięknie wypisane, ja... Pierwsza twoja. No. Wow, tato. Półtorak. Ale grzebałem, jest. Ten krzyk to był półtorak wygnięta z trzeciego wazy. Ja? No. To jest coś pięknego. Półtorak. Jednak to specjalnie, żeś tamten mi nie dał. Nie, tato, ten wykrywacz jest lepszy. To jest Deus, a tamten był innym wykrywaczem, ale natomiast, no co, może tak się noga ułożyła. Także gratuluję. No. Dobra, to, no do pudełeczka schowaj. Jak do pudełeczka? Ja nie mam pudełeczka. A, bo ja je włożam do auta. To dzisiaj tata lepszy czy córka? Ja nie wiem, który jest lepszy. Nie, czy tata, czy córka. Czy tam... Zobacz, jakie. O, krzyk, że wszyscy słyszeli. Nagrzebałem się, ale nagrzebałem piękny. Się. Mówię, coś wali. Nie ma i nie piękny ma. Piękny stan. No, ale a jak to? Stan, właśnie w szoku. Fajnie, że taki stan. No. Pięknie, ja ślepy, a widzę ładnie tutaj. No, bardzo pięknie. To srebrne jest, no? Tak. Sreberko. Jan Kazimierz. Ale jakby żart. Gdzie Jan Kazimierz? Mówię, Zygmunt III Waza. Tak zwany półtorak. No i dobrze. Może włóż sobie do pudełka, bo się też zgubi. Ja to zgubię. Żebym co, ja bym nie zgubił, bo różnie może być. Daję. Trudno, ale jest nagrane, bo znaleziono. Były takie okrzyki radości, że nie spojrzałem w spokoju, jaki to jest rocznik. Natomiast już tutaj widzę, to jest 1624 rok. Część od czegoś. Ale ma kółeczko tu jak na zawieszkę. Ułamany chyba jakiś fragment krzyżyka albo czegoś. A ja zobacz co. Naparstek. Jest pole, jest naparstek. Musi być obowiązkowo. Obowiązkowo. Tak jak podkowa kunia. A ja tam znalazłam na brzegu podkowę. Ja też. Takie. Widzę, że coś posklepiane z powrotem, ale ciekawe, bo ma tutaj oczko. No. A to aparacik szpiegowski. Tak. Wykonany ze stali. Nawet ciekawie wygląda. A do nim tak. A! Ta żaba na mnie skoczyła! Czego ty krzyczysz, się przestraszyła? O Jezu! Zawałam! Jak, ale jak ja się przestraszyłem. Przygotowany do nagrywania, a tutaj... O. Ale nie to, że się boję, tylko ja się tylko brzydzę. Kontynuując myśl, która miała być przed włączeniem aparatu, Ewelinka sobie piecze kiełbaski, a ja zajadam smaczne fraczki przygotowane przez naszego organizatora dzisiejszych poszukiwań. Oczywiście, żeby nie było, te dwie kiełbasy nie są dla mnie. Się okaże. Nie, jedna dla ciebie. I co, podjęliśmy decyzję, że kupujemy nowy pojazd na poszukiwania. Będzie nam służył przez długi, długi czas. Oczywiście najpierw co trzeba zrobić? Wyremontować. Za bardzo duże pieniądze. Będziemy zbierać złom na to. Ale pojazd będzie nasz.
Serdecznie chcieliśmy podziękować organizatorowi zlotu za zaproszenie. Jak widzicie na filmiku, dobrze się bawimy podczas poszukiwań, no bo to też nie chodzi tylko o to, żeby znaleźć jak najwięcej, w cudzysłowie, skarbów, ale też żeby miło spędzić czas. Oczywiście zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, o lajki, no i o komentowanie. Bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.